Jesteśmy w Warszawie na konferencji InfraExtracture. Moim gościem jest Kamil Stawiarski. Witaj, Kamilu. Witaj. Kamilu, powiedz nam proszę, czym dokładnie się zajmujesz? Ciężkie pytanie. Ogólnie rzecz biorąc zajmuję się Oraclem. Bazą danych oraklową konkretnie i w zasadzie wszystkim, co związane z bazą oraklową, czyli tuning, budowanie środowisk niezawodnościowych, ratowanie sytuacji, jak już wszystko inne zawiedzie, czyli odtwarzanie po solidnych crashach systemu, projektowanie polityk niezawodnościowych, polityk backupu, odtwarzania, żeby tego crashu nie było. No i w zasadzie wszystkim, co związane z jakimś bezpieczeństwem, audytami bezpieczeństwa, znajdowaniem dziur w oraklu, łataniem dziur w oraklu. Ogólnie to jest moja działka. A o którym elemencie dzisiaj mówiłeś na wykładzie? Dzisiaj mówiłem o Exadacie. To jest appliance oraklowy. Teraz w erze chmur, kiedy chmura się bardziej kojarzy z usługą IT niż z kiepskim weekendem na Mazurach. To jest temat konsolidacji bardzo popularny, czyli tniemy licencję, wywalamy 56 serwerów, konsolidujemy do jednego. No i tutaj Oracle Engineered Systems jest jedną z ofert na rynku, które pozwalają na konsolidację tego do jednego dużego klastra, do klastra niezawodnościowego, bez single point of failure i do klastra, który ma za zadanie rozbudować też wydajność poszczególnych aplikacji. No i tak naprawdę tłumaczyłem, na czym to tak naprawdę polega, bo z większości prezentacji, czy pre-salesowych, czy marketingowych, czy technicznych nawet, średnio wynika tak naprawdę, jak naprawdę to działa. Więc dzisiaj posługując się trzema skrzynkami z 72 browarami, próbowałem wytłumaczyć, jak wyglądają odczyty blokowe na poziomie właśnie Exadaty. A jak uczestnicy padały jakieś pytania z sali? Pytań nie było, natomiast była interaktywna prezentacja, bo miałem trzech chętnych z sali, którzy symulowali działanie właśnie cel storage'owych Exadaty, standardowej macierzy i klastra oraklowego. No, mam nadzieję, że wyraziłem się na tyle jasno w prezentacji, że nie musiało być pytań, a nie, że wszystkich uśpiłem i po prostu obudzili się na koniec. Oprócz wykładu prowadzisz dzisiaj też warsztaty. Czego dokładnie będziesz uczył? Tak, właśnie za jakieś 10-15 minut jeszcze robię warsztaty z kolegą. Kolega Adam Boliński wpadł na pomysł dla appliance'u, ale przeznaczonego dla klientów średnich, małych przedsiębiorstw, których nie stać tak naprawdę na to, żeby wydać między 1 000 000 a 5 000 000 złotych na porządny appliance klasy Enterprise. Więc będziemy chcieli pokazać, w jaki sposób można zbudować appliance dla klienta, który chce wydać między 70 a 100 tysięcy na całość razem z licencjami i co można tak naprawdę uzyskać z najniższych licencji oraklowych i z tego sprzętu, który jest ogólnie dostępny na rynku. Jakie wydajności można wyciągnąć, jak można taką maszynkę zbudować. Właśnie Adam Boliński wpadł na pomysł, zbudował appliance, który nazwał DBApp. No i będziemy pokazywali, w jaki sposób można podnieść wydajność, kiedy jednak firma, koszt firmy jest mniejszy niż wydatek na sam potencjalny hardware. Bo wszystkie appliance, wszystkie rozwiązania typu Engineered Systems w tej chwili na rynku jednak są przeznaczone dla klienta enterprise'owego właśnie. Czyli takiego, który wydając 5 milionów na sprzęt i licencję, nawet się nie skrzywi zbytnio, bo jest to standardowy budżet na kawałek IT. Wiem, że warsztaty są darmowe. Czy trzeba się było rejestrować na nie? Warsztaty są w ramach po prostu całej konferencji, więc każdy uczestnik konferencji, jeżeli ma taką chęć i potrzebę nas posłuchać, to może przyjść. Wiem też, że aktywnie działasz w polskim community data center. Jak je oceniasz? Ja ogólnie działam przede wszystkim właśnie w community związanym z Oraclem, z racji tego, czym się zajmuję. Niestety moim zdaniem w Polsce ta społeczność oraklowa jest na bardzo niskim poziomie w porównaniu do reszty świata. Warto tutaj spojrzeć chociażby na jedną rzecz, że Oracle jako korporacja na świecie przyznaje takie tytuły Oracle Ace. To jest nagroda za wkład w społeczność.
Jestem jednym z dwóch Polaków na świecie, którzy dostali ten tytuł. To jest około 220 osób na świecie teraz w kategorii Database Management and Performance. Jestem jedyny w Polsce, bo ten drugi, Marcin, akurat od lat mieszka i pracuje w Dublinie. No i tutaj w Polsce tak naprawdę niewiele się z tym dzieje. Jak spojrzeć na mapę konferencji chociażby oraklowych, to dookoła jest cała masa eventów też sponsorowanych przez Oracle. Są organizowane tak zwane Oracle Ace Dinner, gdzie można spotkać się z największymi guru oraklowymi, porozmawiać. Można posłuchać prelekcji ludzi takich jak Tanner Podder czy Jonathan Lewis, którzy są takimi lokalnymi celebrytami. Natomiast w Polsce nie odbywają się takie rzeczy. W Polsce jakby jeżeli już pojawia się konferencja oraklowa, to są to zamknięte eventy robione przez Oracle, gdzie prelegenci są z Oracle. No i jakoś ta społeczność tutaj niestety jeszcze nie zafunkcjonowała. W Niemczech, Czechach, w Wielkiej Brytanii czy Dublinie to tego typu eventy to jest standard. I zjeżdżają się tam najlepsi z całego świata, żeby prowadzić i uczestniczyć w takich konferencjach. Natomiast ja tutaj postawiłem sobie za cel jakby spróbować sprowadzić to do Polski i spróbować to rozwinąć. No i stąd próba uczestnictwa we wszystkich możliwych takich technicznych konferencjach, które widzę, że mają świetny potencjał, jak na przykład tutaj Infrastructure. Właśnie, bo Infrastructure różni się od innych konferencji data center, prawda? Gdybyś miał porównać do innych konferencji, na których bywasz, co nas wyróżnia? No, moim zdaniem idea jest w ogóle genialna, bo pojawiają się tutaj ludzie z różnych środowisk. Czyli tak naprawdę można spotkać i kogoś od kogoś z Onetu, kto świetnie opowiada o swoich rozwiązaniach chmurowych, faktycznych implementacji chmurowych. Można spotkać ludzi, którzy zajmują się na co dzień AWS-em. Można spotkać ludzi od Microsoftu, od różnych producentów, którzy oferują fajne rzeczy i posłuchać o tym, co tak naprawdę dzieje się na rynku. I świetne jest to, że to nie jest konferencja, która jest zamknięta, że przychodzi jeden vendor i wszyscy tutaj bijemy pokłony i chwalimy, wychwalamy wielkość tego vendora i mówimy, jakie wszystko jest świetne, tylko każdy ma prawo przyjść, zadać pytania, nawet niewygodne i podyskutować, chociażby w kuluarach przy piwku na temat prelekcji. Myślisz, że uczestnicy są otwarci na takie nawet kontrowersyjne rozmowy? Moim zdaniem tak. To już zaczyna iść właśnie w tą stronę, że ludzie nie boją się takich pytań, bo jeżeli ktoś naprawdę ma doświadczenie, jeżeli ktoś naprawdę zbudował coś, a nie mówi tylko jako sprzedawca, nie jest tylko marketingowcem, ale mówi o faktycznym doświadczeniu, no to zwykle jest chętny do dyskusji zarówno o rzeczach tych pro, jak i kontra. Więc to jest świetne w tego typu konferencjach właśnie. To jest druga taka konferencja cross-vendorowa, że tak powiem, w której ja uczestniczyłem osobiście. Jedna to była też ciekawa inicjatywa DBConf, zrobiona przez ludzi z Polish Linux Group, którzy postanowili na jesieni w zeszłym roku zrobić taką konferencję dla wszystkich środowisk bazodanowych z kolei w Polsce. No i też to było świetne, że można było porozmawiać. Ja jako oraklowiec mogłem pogadać z kimś od DB2, od SQL Servera, od MySQL-a, Postgresa i tak naprawdę zebrać te doświadczenia, z którymi ja jako jednak w dosyć wąskiej dziedzinie, jaką jest Oracle, nie mam doświadczeń na przykład z innymi vendorami i fajnie wymienić takie doświadczenia. Dlatego uważam, że takie konferencje jak tutaj, jak Infrastructure, mają świetny potencjał i mają przyszłość. Czyli zaczyna się tworzyć taki nowy trend tak naprawdę konferencyjny. A propos konferencji, gdzie jeszcze w najbliższym czasie będziemy mogli Cię zobaczyć? Na pewno będę 28-29 maja na nowej edycji Plouga, to jest Polish Oracle Users Group w hotelu Magellan pod Warszawą. Dwudniowa konferencja, stricte oraklowa, natomiast to jest stworzenie od nowa tej konferencji przez nowy zarząd, bo przez 3 lata tak naprawdę tego nie było. W zeszłym roku była jednodniowa, taka troszeczkę, że tak powiem, na zajawkę, żeby zobaczyć, czy ludzie będą zainteresowani. No i teraz startuje od nowa, czyli jest też inicjatywa od zarządu Plouga, od nowego zarządu Plouga, żeby reaktywować tą grupę i też rozbudować tą społeczność. No i między innymi tam będę też
mówiąc o z kolei bezpieczeństwie w chmurze, o bezpieczeństwie w czasach konsolidacji, no też będę starał się jakby rozpuścić wici o innych konferencjach i jakoś budować ten, motywować ludzi do brania udziału w tej społeczności. Bo uważam, że mamy świetny potencjał w ogóle rynkowy i technologiczny tutaj w Polsce, a tak troszeczkę on przepada, bo każdy sobie gdzieś tam swoje robi i bardzo rzadko dzieją się takie fajne eventy jak tutaj, żeby schodzili się różni ludzie i podyskutowali. To jeszcze na końcu proszę o zaproszenie uczestników na kolejną edycję Infrastructure. Dlaczego warto przyjść? Mamy tyle czasu, żebym wymienił wszystko, raczej nie. Świetna atmosfera, to raz. Organizacja moim zdaniem naprawdę genialna, bo i od strony medialnej, od strony graficznej, od strony prelegentów, od strony chociażby takich rzeczy jak organizacja kółka piwnego i tam z grami, gdzie można siąść, pogadać z tymi ludźmi. No myślę, że naprawdę warto się tu pojawić i nie tylko posłuchać merytorycznych wykładów w trakcie samych prelekcji, ale porozmawiać z tymi ludźmi w kuluarach. I ja osobiście strasznie liczę na to, że następne Infrastructure będzie co najmniej dwudniowe i że będziemy mogli zrobić naprawdę fajną, dużą imprezę. Na pewno będę promował w swoich kręgach. Bardzo chętny jestem też do pomocy w organizacji wszelkiej, także zapraszam. Bardzo dziękujemy i dziękuję Ci również za rozmowę.